Udało mi się znaleźć naprawdę bardzo ciekawą grę, w której jest bardzo dużo kotów. Ale słuchajcie, to wcale nie jest taki zwykły kot, ponieważ tym kotem możemy sobie wszystko niszczyć. Możemy na przykład sobie podejść tutaj do jakiejś kuchenki, uderzyć sobie ją i ona na przykład zacznie się nam palić, jest cała wysadzona. Więc słuchajcie, ta gierka jest naprawdę świetna. Dzisiaj sobie zniszczymy wszystko. Cały ten dom, całe podwórko, wszystkie samochody, może nawet budynki, więc no, myślę, że to będzie naprawdę bardzo ciekawe. Możecie jeszcze oczywiście w tym momencie zostawić łapeczkę w górę, subskrybeczkiem i jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak dużo udało mi się dzisiaj zniszczyć, to koniecznie oglądajcie ten odcinek do końca. No i słuchajcie, pewnie zastanawiacie się, czemu mam level 9. A to z takiego powodu, że troszkę sobie tutaj w środku połaziłem i wywaliło mi prąd. Serio, wywaliło mi normalnie prąd w trakcie nagrywania i cały tamten plik mi się usunął. Dlatego wszystko pokażę wam w domu jeszcze raz. Ja w ogóle nie wychodziłem jeszcze na zewnątrz. Nie mam pojęcia, co tam jest. To mi się odblokowało chyba od 7 albo 9 poziomu. Więc teraz tak, możemy sobie na przykład wejść tutaj do łazienki i całą łazienkę możemy sobie, zobaczcie, tutaj zniszczyć. Tutaj co się stało z tą toaletą? Tutaj całą wannę, wszystko zniszczyliśmy. Papier też sobie tutaj możemy oczywiście cały zniszczyć. Podejdźmy sobie jeszcze do telewizorka. Czemu tu stoi tak dużo kotów? Co wy tutaj robicie? Dobra, nie mam pojęcia, co tu chodzi, ale telewizor robi bum! Cały telewizor sobie wysadziliśmy teraz. Jaką wybuch nam zarąbiście. Czekajcie, troszkę sobie tu połazimy. Lampę zniszczymy. Całą lodówkę, jak ona się... Wow, ej, co to było? Czy ja mogę w tej lodówce jakoś mega szybko biegać? Wow, ej, mogę latać tą lodówką. Co się dzieje w ogóle? Ej, znalazłem buga w grze, serio. Znalazłem świetnego buga w grze. Latająca lodówka. Ej, to wygląda naprawdę bardzo ciekawie. Możecie sobie sami sprawdzić, czy ten bug działa, bo mi działa, jak to się wysadziło w ogóle. Powiem wam, że ta gra mi się naprawdę bardzo podoba. Ja ogólnie bardzo lubię gierki, w których możemy podchodzić i sobie wszystko niszczyć. Pyk, stolik tutaj, obraz, tu całe głośniki sobie wysadzimy. Wow, ale muzyka leci teraz chyba z tych głośników, tak mi się wydaje. Ej, czy ja mogę zjeść lampę? Czekajcie, ja chcę lampę zniszczyć. Lampy nie mogę. Wiem, że mogę sobie okna, tak, okna sobie też możemy niszczyć. Kuwetę też możemy. Co ty będziesz tu jadł? Ej, czy ja tak uderzyłem właśnie? Jaką wysoko teraz odleciał. Dobra, słuchajcie, ogólnie domek wygląda, no tak jak wygląda. Wszystko mamy w środku zniszczone. Jeszcze sobie tutaj połazimy, tutaj ten obraz, pyk, sobie to poniszczymy. No cały dom już zniszczyliśmy. Tak jak widzicie, jest tutaj zniszczone naprawdę wszystko. Ja ogólnie kupiłem sobie jeszcze jedną rzecz, bo tutaj po lewej stronie mamy razy 4 boosta. Ja sobie tego boosta też kupiłem, więc naprawdę możemy robić bardzo duży damage. I teraz wychodzimy sobie na dwór. Na dworze jeszcze nie byłem, ani razu na dwór jeszcze nie wychodziłem. I co my teraz tutaj mamy? Dobra, jest na przykład drzewo. Nie wiem, czy drzewo będziemy mogli... Możemy drzewo zniszczyć. Co jest? Ej, całe drzewo normalnie zniszczyliśmy. O, okej, zniszczyliśmy drapak, spoczko. Flaminga sobie też zniszczymy. Tu jest chyba jakiś samochodzik nawet, ale tu śmierdzi strasznie. Dobra, stąd sobie może odejdźmy. Nie będziemy sobie tu podchodzić. Stolik i krzesełka. Jednym uderzeniem wszystko zniszczę. Zobaczcie w ogóle, jakie kocie ruchy. Patrzcie to. Wow. Jeszcze kwiatek przypadkiem zniszczyłem. Dobra, kolejne drzewko sobie też zniszczymy. Proszę bardzo. Ej, czy możemy zniszczyć altankę wielką? Co? Altankę teraz zniszczyliśmy. Co się stało? My możemy chodzić po dworze i niszczyć naprawdę wszystko. Każde drzewo i wszystko, co tutaj jest. Trawy, no trawy nie możemy niestety niszczyć, bo nie wiem, jak to ma wyglądać. Dobra, to sobie też tutaj pranie. Po co komu pranie? Przecież jestem kotem i nie są potrzebne żadne ubranka tutaj. Dobra, chodźmy sobie w ogóle dalej. Ten kot jest mega podobny do mojego kota w realu, serio. Sobie akurat wziąłem takiego, że był bardzo podobny. Nie, cały basen chyba możemy zniszczyć. Dobra, próbujemy. Jedno uderzenie, drugie i cały basen zniszczony. Zobaczcie, woda się nam tutaj wylała. No już nie, się niestety nikt w tym basenie nie pokąpie. Jeżeli tu mamy w ogóle jakiś świąteczny evencik, na który też sobie zaraz pójdziemy. Jeżeli my tą choinkę możemy zniszczyć, to ja normalnie w tą grę naprawdę nie wierzę. Czy my możemy zniszczyć tą choinkę? Halo, choinka, mogę cię zniszczyć? Ej, nie wiem, no uderzam, ale wydaje mi się, że choinki chyba nie możemy sobie niestety zniszczyć. Dobra, nie, no to tu jest nuda. My chcemy niszczyć, my chcemy chodzić i wszystko po prostu niszczyć. Jest na przykład kosiarka. Kosiarkę sobie zniszczymy. Ej, jak ona HP ma dużo, co jest? 900 za nią dostałem. Ej, ona teraz trawę nam całą skosi. Co się stało? Tu chyba było dużo roślinek i wszystko właśnie popsuć. Czy ona się wybuchnie? Ściany nam zniszczyło. Ej, nie wierzę w to. Dobra, uciekamy stąd. Uciekamy stąd od razu do kolejnego świata. Ja tutaj nie chcę dłużej być. Całą ścianę zniszczyliśmy. Co tu się stało? Dobra, tutaj są samochody. Czyli samochody też chyba będziemy mogli sobie wysadzić. Podchodzimy, cyk. Ej, samochody mają już mega dużo HP. Dobra, troszkę. Wow, jak to wybuchło teraz? Co się stało? Wszystkie samochody niszczymy, oczywiście, że tak. Drugi, uwaga, zniszczony. Pyk, ale te samochody wybuchają. To jest jakaś masakra przecież. Tam jest od poziomu 13. Zaraz sobie pójdziemy, zobaczymy w ogóle, o co z tym chodzi. Tylko, ej, czy ja mogę zniszczyć ten samochód? Ten samochód jest zbagowany. Tego, ej, mogę go niszczyć. Dobra, coś mi się tutaj zbagowało. Na razie może sobie te samochody zostawmy, bo jest ich tutaj jeszcze. No, jeszcze troszkę nam zostało. Tamte już się niestety wysadziły. Już sobie nikt nimi nie pojeździ. Wejdźmy sobie teraz do góry. Czy możemy wchodzić do kogoś mieszkań? Ej, halo. No, tutaj nie możemy. Możemy wyżej, może sobie wyjść. Tak, jest otwarte jakieś mieszkanie. To mieszkanie jest tutaj bardzo rozbudowane z tego, co widzę, ale zaraz takie nie będzie, bo my sobie tutaj wejdziemy i wszystko zniszczymy. 11 poziom udało nam się wbić. Ej, ja jestem ciekawy, jak to będzie zaraz wyglądać, jak wszystko tu zniszczymy. Zobaczcie, obrazy, salon, szafkę, wszystko, no naprawdę wszystko, telewizor cały, pyk. Tu jeszcze tą komodę możemy sobie też zniszczyć. Co tu jest? Kogoś pokój, po co komu pokój? O, jak tu podarliśmy teraz, zobaczcie, co się stało. Krzesełko też zniszczone, możemy sobie nawet teraz poduszko wejść, bardzo fajnie. To się całe nam tutaj rozpadło, jeszcze jeden pokoik. Korytarza zapomniałem tutaj zniszczyć, proszę bardzo, jak tu porwałem. No i słuchajcie,
Słuchajcie, tak wygląda mieszkanie po mojej minucie. Ja tu byłem dosłownie minutę i udało nam się, no jeszcze kuchnię zniszczyłem. Przepraszam. Już tutaj spaliłem kuchenkę, proszę bardzo, szafkę. Ile to szafka ma HP? 3000 za nią dostaliśmy w ogóle punktów. Lodówkę sobie też wystaćmy od razu. I zaraz będziemy mieć 12 poziom. No naprawdę mega malutko nam zniszczyło. Co, czego jeszcze nie zniszczyliśmy? Halo. Tu jest jakiś obrazek i tutaj jest jeszcze jakaś szafka. I udało nam się bić 12 poziom, dlatego myślę, że możemy sobie teraz stąd wyjść. Z tego co widzę, to do tego bloku obok nas chyba niestety nie możemy wejść, ale możemy sobie pójść za ten blok i sobie tutaj zniszczyć na przykład. Ej, mogę tu wejść? Ja bym chciał tu wejść. Halo, nie mogę tu wejść. Okej, to sobie zniszczymy. To też oczywiście sobie zniszczymy. No i w sumie to wszystko. Jeszcze jakieś samochodziki nam tylko zostały. Mała zjeżdżalnia. Dobrze, zacznijmy. Czemu ono wybuchło? Od kiedy zjeżdżali wybuchają? Ja nie wiem, czy ten kot ma w ogóle jakieś supermoce. Nie, no chyba ma supermoce, bo skoro chodzimy i niszczymy wszystko o takim pyk uderzonkiem małym, to raczej ten kot jest niesamowity po prostu. Tu kolejną sobie wysadziliśmy i teraz mamy cały plac zabaw, który jest naprawdę dosyć duży, dlatego patrzcie to, cyk, cyk i ostatnie uderzenie, bum, wszystko zniszczone, cały plac zabaw wysadziliśmy, już tutaj się nikt niestety nigdy nie pobawi. Dobra, drzewko też nam nie jest do niczego niepotrzebne, no i teraz mamy tutaj fontannę, tak, fontanna jeszcze została, możemy, tak, boisko sobie też zniszczymy, koty w siatkówkę niestety nie potrafią grać, dlatego no nie jest tam do niczego, nie, ja tą fontannę muszę zostawić, czy to jest kot czy pies, no wydaje mi się, że to jest kot, słuchajcie, to jest fontanna z kotem, ale no dobra, potrzebujemy 13 poziom, cała fontanna się wysadziła teraz, jeszcze nam to jest to ostatnie drzewko, no i w sumie cały park już mamy chyba wysadzony. Nie, no jeszcze to drzewko nam zostało. Teraz jest wysadzony cały park z tyłu, który tutaj był. Niestety nie zostało tutaj nic, ale zostały nam jeszcze dosyć samochody, które właśnie w tym momencie... Ej, czekajcie, ja bym chciał tak sobie 3 na raz zbić. To zostaje mało HP, żeby miało. To też ma bardzo mało HP. I od tego sobie zaczniemy. Patrzcie to. 3, 2, 1, bum! Pierwszy zniszczony, bum! Drugi zniszczony i jeszcze podchodził do trzeciego, też wysadzony. Wszystkie sobie wysadziliśmy, ale słuchajcie, jest ogólnie mały problem. Z takiego podróżu ja mam 12 level, a kolejny świat mamy dopiero od 13, więc nie wiem, gdzie mam teraz pójść sobie jeszcze nazbierać jakieś punkty. No dużo nam wcale nie brakuje. Czy ja mogę sobie jeszcze niszczyć te małe elementy? No tego jeszcze nie mogę sobie niszczyć. Tu nam został jeden samochód, który się chyba rozbił. Zobaczcie, tu w ogóle leżą jakieś drzwi. Drugie drzwi, tylko nie wiem, czy to jest od tego. No ale nieważne, my chcemy go sobie... Ej, nie możemy go zniszczyć. Możemy go zniszczyć, dobra, jednak możemy. Pyk, cały jest zniszczony. No i muszę sobie jeszcze wbić 13 poziom, bo nam troszkę zabrakło do kolejnego świata. Właśnie jestem na dachu naszego domu, w którym chyba mieszka moja właścicielka, ale raczej za mną nie przepada, bo niszczę dosłownie wszystko. I to jest ostatnie krzesełko, które musimy sobie zniszczyć. Oczywiście nie ostatnie krzesło w dzisiejszym odcinku, bo zauważyłem, że tam na dach da się wejść. Tam na dachu budynku stoi normalnie samochód i jest jeszcze jakaś wieża, którą chyba możemy wysadzić, tak mi się wydaje. Tak, wysadzimy sobie tą wieżę. Zaraz sobie tam pójdziemy, tylko najpierw pyk, zbijam to krzesełko. No i nie wbiłem tego 13 poziomu, dlatego musimy zniszczyć szybciutko coś jeszcze. Ja tu widziałem takiego flaminga na dole. Może jest, dobra. Wreszcie mamy 13 poziom i dzięki temu możemy sobie pójść na kolejny świat, który oblokował nam się właśnie w tym miejscu. No ale słuchajcie, ja muszę wejść na ten dach. Tam jest samochód, jest wieża. Ja tam wchodzę i wszystko zaraz zniszczę, tylko ta drabina jest strasznie długa, więc to może chwilkę zająć. No dobra, wreszcie mi się udało. No nie trwało to aż tak długo, jak myślałem, ale najpierw zniszczymy sobie ten samochód. W ogóle jestem ciekawy, czy możemy go zrzucić jakoś na dół. Ej, możemy chyba, czekajcie. Ja chcę go zrzucić. Pyk, popchniemy go na dół. Spadaj, samochodzie. Dobra, całego go udało nam się zrzucić i teraz zostało nam to. Nie wiem, czy to się da się. 3, 2, 1. Uwaga, pyk! Wszystko wysadzone. Co tu się stało teraz? Udało nam się zniszczyć całą tą wieżę i naprawdę wszystko. No, tylko to wszystko nam się tutaj... Przyjechały w ogóle nowe samochody do zniszczenia, więc potem sobie pewnie też zniszczymy. Ale najpierw chciałbym wejść sobie tutaj na nasz kolejny świat. Zobaczcie to. Odblokowałem 13 poziom i mamy teraz świat z... Ja sam nie wiem w sumie, co to teraz jest. Mamy tutaj normalnie chyba jakąś farmę. Albo... Ej, nie, tu jakiś nubek ma chyba urodziny, tak mi się wydaje. Zobaczcie to. Dobra, przychodzimy sobie. Wszystko niszczymy od razu, na sam początek. Chyba, że to jest jakaś... Ej, co to jest w ogóle? Tu jest toaleta, tu jest... Nie wiem, nie ma pojęcia, ja się na tym nie znam. Siemka, nubku. Ciebie sobie też zniszczymy. Nubek nam spadł, o nie, i zrobiliśmy nubka. Przepraszam, nubku, nie chciałem tego zrobić. Nie, no w sumie to chciałem. Wszystko możemy sobie tutaj oczywiście poniszczyć, słuchajcie, bo trochę tego tutaj nam zostało. Pyk, 3000 za to dostaliśmy. A co jest tutaj w środku? Ja jeszcze chcę do środka tutaj wejść. Co my możemy tutaj znaleźć? Tu są jakieś pudełka. Pudełka sobie... No pudełek nie możemy chyba niszczyć. Dobra, tych pudełek sobie nie zniszczymy. Wejdźmy do góry. U góry są kolejne pudełka i tutaj mamy przejście do poziomu 15. Ale słuchajcie, ten poziom to mogę sobie ewentualnie zostawić na kolejne odcineczki, jeżeli będziecie chcieli. Dlatego zostawcie dużo łapek w górę i napiszcie w komentarzach, czy ta gierka wam się podoba. Ale spokojnie, jeszcze sobie tutaj chwilkę pobędziemy, bo są tu, zobaczcie, to są w ogóle jakieś fajerwerki. Są nubki. Nubku, weź tutaj odejść od tego fajerwerka, bo on mi jest potrzebny. Ej, czy on się teraz wystrzeli w górę? Co się teraz stało? Nie! Co jest? Wysadziliśmy nubka fajerwerkiem i tutaj jeszcze nam się twarz taka fajna pojawiła. Jeszcze raz, jak to zobaczyć teraz, bo to mi się naprawdę mega podobało. Kolejny nubek, zaraz sobie wyleci w górę. Cyk, zniszczony kolejny nubeczek. Dobra, to nam wyszło naprawdę bardzo ciekawie. Tu jeszcze jest jakaś wystawa. Co to w ogóle tutaj jest? Proszę mi to stąd zabrać. My tutaj nie chcemy takich rzeczy. Panie nubku, niech pan się tutaj odsunie. Okej, właśnie udało się zniszczyć. Krzesełko też zniszczymy, to też. No i tutaj większość raczej
raczej nam się udało zniszczyć. Ciebie możemy zostawić, już ciebie niszczyć nie będę. Damy ci troszkę tutaj pożyć. Ja bym chciał choć jeszcze 14 levelek sobie ciebie. 14 levelek myślę, że jak wbijemy, to będzie naprawdę super. Już prawie, dobra, ostatniego arbuza co 4000 zniszczyłem i wbiliśmy 14 poziom. Słuchajcie, no naprawdę udało mi się wbić tych poziomów dzisiaj bardzo dużo. Wiem, że został nam jeszcze jeden, może nawet dwa światy, więc możemy jeszcze nagrać kolejny odcineczek z tej gierki. No i wiecie, no musiałem zacząć od 9 poziomu, bo niestety walił mi prąd. Ale słuchajcie, zostawcie apeczki w górę, piszcie w komentarzach, czy taka gierka wam się podoba. I możecie w ogóle mi się pochwalić, który level wam się udało w tej gierce wbić. Serio, jak wbijcie jakiś fajny level, to piszcie mi też w komentarzach, jaki level wam się udało wbić. Dobra, dzisiaj to było na tyle. Dzięki wielkie, że oglądaliście do końca i my się widzimy na kolejnych odcineczkach. Narka wszystkim.